zasadniczo-meczowej konferencji po zakończonym pojedynku pomiędzy Aptlen Resowią Rzeszów a Skrą Częstochowa. Zwycięstwo gości 1-0. Wraz z nami szkoleniowiec gości Jakub Dziółka oraz Mikołaj Kwietniewski, trenerze. Tak, duże emocje na pewno dla nas. Pierwsze trzy punkty zdobyte, Fortuna pierwszej lidze, pierwsze zwycięstwo. Gratuluję zawodnikom meczu, gratuluję zawodnikom włożonego wysiłku. Przygotowywaliśmy się do tak trudnego spotkania. Resowia zagrała dwa bardzo dobre mecze w pierwszej i w drugiej kolejce i dzisiaj też nam postawiła bardzo trudne warunki. My w pierwszej połowie, mimo że wiedzieliśmy, że analizowaliśmy, na pewno nie realizowaliśmy tych założeń, które trenowaliśmy. Przerwa pozwoliła nam na korektę i druga połowa na pewno lepsza, chociaż wiadomo, że byliśmy spory czas w defensywie, ale chwała zawodnikom za dobrą grę w obronie. Pewno mieliśmy w jakichś sytuacjach trochę szczęścia, ale dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Dziękuję. Mikołaj Kwietniewski. Dobry wieczór wszystkim. Myślę, tak jak trener powiedział, już wyczerpująco na temat spotkania. Na pewno cieszy fakt, że dzisiaj zdobyliśmy te trzy punkty pierwsze w Fortuna pierwsza liga. No i fajnie tak samo gdzieś, że do następnego meczu będziemy też z troszkę większym spokojem przystępować, co nie oznacza, że teraz każdy mecz będzie tak wyglądać, tak? Ale super, że dzisiaj zapunktowaliśmy, no i fajnie, że dzisiaj wyszliśmy zwycięsko z tego spotkania z Resowem. Proszę o pytanie od dziennikarzy. Panie trenerze, można powiedzieć, że zagraliśmy dzisiaj dwie różne połowy. W drugiej Resowia bardzo mocno dominowała, mogła zdobywać bramki. Co powiedział trener w przerwie, że drużyna się tak odmieniła? No, myślę, że nie czas i miejsce, żebym mówił, co powiedziałem, ale ważne, że zadziałało. Analizujemy, jak gdyby mamy bardzo dobry sztab i podczas pierwszej połowy analizowaliśmy te nasze błędy i w przerwie je skorygowaliśmy. Dlatego ta druga połowa była pod kontrolą Resowi, na to też żeśmy się nastawiali, ale ważny dla nas był dzisiaj wynik, bo z ŁKS-em czy z Koroną pewno mieliśmy więcej z gry, ale nie przynosiło nam to punktów. Dzisiaj kluczem do tego, że wygraliśmy, jest gra bez straconej bramki. Myślę, że to w piłce seniorskiej jest najważniejsze, że nie tracąc bramek mamy szansę na zwycięstwo czy remis. Mateusz Kos zastąpił dzisiaj Nikodema Sujeckiego. No i patrząc na przebieg szczególnie tej pierwszej połowy, wydaje się, że była to bardzo trafiona decyzja. No, mamy nowy zespół. Spora grupa zawodników do nas dołączyła i my też w tych sytuacjach meczowych się poznajemy. Wiemy, że Nikodem jest zawodnikiem z rocznika 2003 i nasza filozofia czy nasza polityka klubu jest taka, żeby ci zawodnicy byli w kadrze i grali w naszym klubie, ale te dwa mecze zdecydowały, że przegraliśmy te dwa mecze i dzisiaj była decyzja, że Mikołaj zaczął od początku i Mateusz. Pamiętam, że zaczęliśmy od 0-2 w Kielcach, później było 2-3 w Łodzi. Dzisiaj pierwsze spotkanie wygrane. Abstrahując nawet od samych wyników, widzi trener, że ta drużyna rośnie z każdym spotkaniem, że uczymy się Fortuna pierwszej ligi? Powiedziałem chłopakom dzisiaj, że przeżyliśmy już myślę, że około 70% plus minus. Zawsze jakiś margines zostawiamy sobie tych rzeczy, które nas dotykają, które doświadczamy podczas spotkań ligowych. I pewno będziemy się uczyć przez cały sezon i im szybciej to zrobimy, tym lepiej i korzystniej dla nas. Tak? Więc mecz z Miedzią Legnica będzie również trudny, pewno to trenerzy mówią na każdej konferencji, bo taka jest liga, ale gramy w niej i nie, na pewno się nie poddamy. Będziemy w każdym meczu grali o trzy punkty, o jak najlepszy rezultat. Przygotowujemy się, mamy ten może plus na tą chwilę, że troszeczkę dłuższa przerwa, bo nie gramy w weekend, tylko graliśmy dzisiaj. Na koniec chciałem zapytać właśnie o przyszły tydzień, o dwóch kolejnych trudnych rywali. We wtorek Miedź Legnica, w piątek pod Beskidzie Bielsko-Biała. Jedna drużyna, która niedawno grała w Ekstraklasie i druga, która jeszcze w poprzednim sezonie tam występowała. No tak, myślimy na tą chwilę o Legnicy. Bielsko dopiero w piątek. Bardzo, bardzo dobry zespół, bardzo dobra gra, bo punktują regularnie.
zawodnicy z Legnicy, więc, no więc my mamy, tak jak powiedziałem, dwa dni dłużej na to, żeby się przygotować, zregenerować się i jechać do Legnicy, grać i zagrać dobry mecz. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytanie do trenera? Dziękuję bardzo, to wszystko w pierwszej części konferencji.